Dzień dobry, ja jestem Dawid Mek, to jest kanał Dekonstrukcje. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym to opowiemy trochę o remontach starych budynków. Zatem, jeśli posiadasz stary budynek, ten odcinek jest dla ciebie. Jak planujesz zakupić stary budynek, to pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to przejrzeć jego stan prawny. To znaczy, czy nie masz tam jakichś współwłaścicieli? Albo lokatorów, z którymi będziesz musiał się borykać, to są tematy poza pozabudowlane. Natomiast z od strony budowlanej na pewno warto zwrócić uwagę, czy budynek leży w strefie ochrony konserwatorskiej lub czy sam podlega pod taką ochronę. To może Cię bardzo dużo kosztować, ponieważ sytuacja wygląda tak, że jeżeli budynek należy pod konserwatora, to każda najdrobniejsza praca wymagała będzie uzyskania pozwolenia na budowę. Będziesz chciał powiesić szyld. Teoretyczne pozwolenie na budowę, ale na pewno zgoda wojewódzkiego konserwatora Zabytków lub miejskiego będziesz chciał wymienić okna, będziesz chciał zrobić remont. Za każdym razem pozwolenie na budowę. W każdym innym przypadku, gdy posiadasz budynek niepodlegający pod taką kontrolę, wykonywać nie musisz pozwolenia na budowę zgodnie z aktualnym prawem podczas remontu. Natomiast budynki zabytkowe zawsze. O tym trzeba pamiętać. Odświeżenie elewacji jak najbardziej, natomiast nie wiem, pomalowanie ścian wewnątrz budynku już niekoniecznie, tak? um, Natomiast są takie budynki zabytkowe, to dotyczy szczególnie kamienic w centrach miast, gdzie na przykład są szczególnie chronione klatki schodowe. Jeżeli chcesz wymienić poręcze, pomalować poręcze, pomalować ściany, nawet pomalować ściany, to musisz to uzgodnić z konserwatorem. Są takie budynki jeśli chodzi o sztukaterię, to jest jeszcze inny temat, bo sztukaterie mogą podlegać ochronie także w pomieszczeniach. Sztukaterie, ale także na przykład drzwi wewnętrzne, że nie możesz ich wymienić albo nie możesz ich no, po prostu zutylizować. Takie drzwi podlegają ochronie, renowacji i to też nie renowacji, na no, zasadzie kupimy emalię i przemalujemy, tylko realnie to musi być e, odtworzone zgodnie z z, dawnymi sztuką, z dawną sztuką. Ja spotkałem się z sytuacją, gdzie klient na suficie miał freski. Nienaruszalne. I problem polegał też na tym, że on był częściowo zakryty jakąś starą farbą jeszcze z lat komunistycznych, i to wszystko trzeba było odnawiać i odrestaurować do stanu sprzed tego tam zamalowania. No jeśli chodzi o w ogóle o remont starych, starych budynków, starych kamieni, starych domów, to zawsze są niespodzianki, nie? To instalacje najczęściej są całkowicie do wymiany. Trzeba liczyć się, że kupując budynek, który... No, już ma swoje lata. Bardzo często musimy się pogodzić na pewne kompromisy. W części rzeczy nie da się zrobić lub są za drogie. Jeżeli budynek jest we współwłasności, to wykucie ściany na 6 metrów nośnej, na najniższej kondygnacji, gdzie u góry mamy 5-6 kondygnacji, powiedzmy jeszcze, no, może być problematyczne i przysporzyć nam wrogów wśród sąsiadów. Zatem godzimy się z jakimś układem pomieszczeń, godzimy się z tym, że nie wiem, niektóre pomieszczenia są na przykład przejściowe. Tak? Wykucie jakiegoś małego nawet otworu w budynku, który jest podlega pod wspólnotę, wymaga co najmniej pozwolenia na budowę. Czyli jeżeli chcę przekuć drzwi, to muszę to zrobić na pozwolenie na budowę. I teraz, jeżeli ta wspólnota jest mała, to realnie muszę mieć zgodę wszystkich członków Wspólnoty. Jeżeli wspólnota jest duża, to teoretycznie tylko prezesa. Ale bardzo często jest tak, że te wspólnoty są jakieś pośredniej wielkości i nie pozwolą ci przekuć, dopóki nie zbierzesz na przykład 50% głosów pozytywnych. W związku z tym prezes oczywiście podpisuje na koniec, ale wcześniej robi głosowanie. To bardzo często jest długa przeprawa, czyli zrobienie projektu budowlanego na przekucie, które no, wydaje nam się, że no, nie ma nic prostszego. Teoretycznie wstawiamy, wstawiamy dwie belki i taki projekt jestem w stanie narysować tutaj na miejscu w ciągu godziny. Natomiast przejście papierów to są tygodnie, miesiące, a byważ lata. Ogólnie w takich starych budynkach większość ścian to są ściany nośne, albo przynajmniej działowe, ale grube. I one faktycznie wymagają no, głębszej ingerencji w konstrukcję. A to znowuż podlega pod prawo budowlane, czyli podlega pod uzyskanie pozwolenia na budowę. A jak dochodzi do tego konserwator, to mamy kilka stron postępowania. Mamy prawo budowlane, czyli urząd miasta, mamy konserwatora wojewódzkiego bądź miejskiego i mamy wspólnotę. Mimo, że wykonujemy pracę w swoim mieszkaniu, to nadal potrzebujemy zgody wspólnoty. Natomiast z ciekawych historii mogę opowiedzieć taką, że kiedyś klient kupił mieszkanie, to już sprawa bardzo, bardzo stara, Kupił stare mieszkanie, zaczął brać się za remont. Nad jednym z pokoi, w którym był ewidentnie zerwany strop, do tego stopnia, że baliśmy się tam wchodzić, okazało się, że nad tym pokojem jest Łazienka z wanną pełną wody. Zatem Zaczęliśmy podpierać, podparliśmy całą konstrukcję stropu i zaczęliśmy odkrywać, zobaczyć, co tam jest. No i okazało się, że ekipa budowlana, robiąca remont u góry, padła na najgenialniejszy z możliwych sposobów. No robiąc tynki, odkuwała stare tynki. Stare tynki wsypywała do dziury w, strupie, w stropie, no bo strop był zarwany dosłownie o 30-40 cm, więc tam powstała wyrwa. No to ją zasypali tym właśnie gruzem. Następnie na to wyleli wylewkę betonową, położyli płytki i postawili wannę. Cudem to nie runęło. Cudem. Problem polega na tym, że ten klient naprawdę musiał się zgodzić na to, że ten strop jest krzywy o pół metra prawie, podeprzeć go, zabezpieczyć i obniżyć sobie sufit. Bo realnie wykonanie remontu u góry było niemożliwe. Ekipa budowlana dawno poszła. Robiona to było przez taką ekipę, z której pewnie nie byłoby szansy wyegzekować czegokolwiek. No pani u góry już szczęśliwa, bo wanna jest gotowa, no, a na dole cóż. Była taka obawa, że wanna spadnie. Naprawdę. Dobrze, że mieszkanie jeszcze nie było faktycznie zamieszkałe i to było tuż przed wprowadzeniem, bo gdyby nalała tam jeszcze ze 300 litrów wody i usiadła, to nie byłoby dobrze. Konfliktów prawnych podczas prac budowlanych w starym budownictwie unikać się nie da. Znaczy, to jest od razu pewna symbioza prawa sąsiadów, tego co my chcemy wykonać, tego czego oni oczekują. Zatem na to należy się nastawić, że to po prostu będzie ciężkie przejście. Zrobienie e, projektu od strony technicznej to jest chyba najprostsza rzecz w tego typu sprawach. Cała reszta obróbki jest znacznie trudniejsza, czyli zbieranie zgód sąsiadów. Jeżeli mamy małą wspólnotę, to słuchajcie Państwo, musicie się nastawić na to, że zbieracie 6 podpisów. A jeśli właściciel tam nie mieszka, a jeśli żyje w Australii, a tu tylko wynajmuje. Te wszystkie problemy będziecie musieli rozważyć i je przejść. Zatem, zanim kupicie takie mieszkanie, warto sprawdzić, jak, jak wygląda wspólnota. Jeżeli ta wspólnota jest mała, to dobrze, gdy wszyscy są na miejscu. Całkiem niedawno potknąłem się o taki problem z przyłączem prądu, a z dokładnie przebudową sieci. Chciałem przebudować sieć i najprostszym jej przebudową była jej likwidacja i podłączenie jednego domu pod nowe przyłącze. Otóż co się okazało? Okazało się, że właściciel tego domu zmarł lat temu 15, a nowi właściciele oczywiście nie przeszli sprawy spadkowej. W międzyczasie po tym właścicielu był kolejny który też zmarł więc zrobiło się nagle na działce około 1000 metrów jakieś 15 współwłaścicieli którzy totalnie ze sobą się nie mogli dogadać i bardzo często takie sytuacje występują również w budownictwie wielorodzinnym to że kupimy mieszkanie od kogoś to jest początek jakby problemu jeżeli chcemy wykonać jakieś Ruchy prawne, potem uzyskać pozwolenie, to musimy mieć wszystkie zgody. A w takiej sytuacji, jak opisana przed chwilą, jest to w zasadzie niemożliwe. Próbowaliśmy osobiście nawet z inwestorem zapłacić zanotariusza i poprostować państwu te sprawy prawne, no ale okazało się to w zasadzie niemożliwe, bo jeden mieszka w Anglii, drugi mieszka na miejscu, trzeci mieszka gdzieś w Katowicach. no Totalna rozsypka. Układanie tej sprawy trwałoby prawdopodobnie ze 2-3 lata, a jeszcze na koniec by nam się pokłócili, więc pewnie byśmy wyszli z niczym. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, że przebudowa będzie polegała po prostu na, kabla, na ucięciu kabla w jednym miejscu, postawieniu nowego słupa i pozostawieniu linii, która była do likwidacji. Często jest tak, że inwestorzy nie myślą o tym, co zostawią, zostawią po sobie. I to jest bardzo częsty przykład, z którym borykają się potem młodzi. To znaczy, przygotowujemy. Na przykład legalizację samowoli dla nowych właścicieli, no bo po prostu rodzice coś wykonali, i ten budynek. Nie uzyskał, nie wiem, odbioru albo nie został w ogóle zaprojektowany. I teraz on stanowi masę spadkową. Są nowi właściciele, ale to nie, z, nie zdejmuje z nich odpowiedzialności prawnej, żeby wykonać legalizację takiego budynku. I jest bardzo duże zdziwienie, że um, podczas takich spraw wychodzi, że oni nie mogą tego sprzedać, no bo nie ma pozwolenia, żaden bank tego nie skredytuje, nie mogą wykonać żadnych prac budowlanych, no bo teoretycznie budynek nie istnieje, a legalizacja, jeżeli to jest budynek mieszkalny jednorodzinny, to koszt to jest minimum 50 tysięcy złotych opłaty legalizacyjnej. A do tego należy doliczyć wykonanie ekspertyzy, projektów, przejście przez wszystkie urzędy. No niestety takie problemy zbywają. Warto myśleć o tym wcześniej. Jeżeli mamy do czynienia z budynkiem któremu chcemy zmienić sposób użytkowania, czyli na przykład mamy starą fabrykę, um, którą chcemy zmienić na budynek mieszkalny wielorodzinny, to należy pamiętać, że musimy spełnić wszystkie aktualne przepisy. To oznacza, że musimy zadbać zarówno o przepis bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pożarowego, jak i o wszystkie przepisy związane z energooszczędnością budynku. To jest najczęściej problem. Wszelkiego rodzaju pomieszczenia takie loftowe, wykorzystujące stare fabryki, mają największy problem właśnie ze spełnieniem e, energooszczędności budynku. Z tych wszystkich warunków WT21 tak zwanych. E, będzie jeszcze ciekawiej, bo w 2027 nasi rządzący podpisali taki, taką deklarację w Unii Europejskiej, a w zasadzie będą musieli to wykonać. E, wszystkie budynki użyteczności publicznej będą musiały spełniać wymogi zeroemisyjności. Zapraszam do urzędu miasta w Bydgoszczy, które jest no, budynkiem typowo biurowym, ale nie wiem z których on tam jest lat, przełomu lat komunistycznych lub, lub yy, wcześniej, yy, dużym kolosem, który ma być zeroemisyjny. Nie wiem jak oni to chcą wykonać. Dach z eternitu na dzień dzisiejszy nie jest dużym problemem. Znaczy, jeżeli dostajemy mieszkanie po rodzicach albo kupujemy takie, taki dom, to faktycznie jeszcze zdarza się i wcale nie aż tak rzadko, że na wsiach występują dachy pokryte eternitem. I nie jest to aż tak duży problem. To znaczy, musimy liczyć się z tym, że będzie konieczna wymiana pokrycia dachowego. Pokrycie dachowe no oczywiście będzie kosztowało, ale w kwocie, nie wiem, 50-60 tysięcy pewnie się zamkniemy. To, co bardzo często budzi wątpliwości klientów, to co zrobić z takim eternitem i na ile on jest niebezpieczny. Całkiem dobrze działają programy gmin. Warto przejść do gminy, w której mamy taką nieruchomość i zapytać, czy mają dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego. W zasadzie chyba 90% gmin posiada jakąś formę. Um, takie najbardziej rozszerzone formy to jest, kiedy y, gmina organizuje wszystko. Zdjęcie pokrycia dachowego, odebranie eternitu i jego utylizację. Oczywiście nowego pokrycia to wam nie położy, ale to i tak jest dużo. Um, w większości gmin te programy polegają na tym, że inwestor wynajmuje firmę, która odpowiednią i specjalistyczną, która zdejmuje eternit. Y, Składuje go na paletach i inna firma go odbiera. Także to są dwa programy, które na pewno działają i bardzo często są wykorzystywane przez klientów. Bywa jeszcze taki program, że jest po prostu dofinansowanie gotówką czy też przelewem do, do tej działalności. Natomiast to są najsłabsze programy, bo najczęściej one są dość niskie. Jeśli chodzi natomiast jeszcze o pokrycie dachowe, to musicie się liczyć z tym, że jeżeli dostajecie albo kupujecie taki budynek, to macie sytuację, w której wymiana pokrycia dachowego to jest dopiero początek problemu, bo pod spodem są albo już pewnie ich nie ma ocieplenia. Jeżeli to ten budynek był wykonywany na koniec lat 80., czy też może nawet początek lat 90., to jeszcze się zdarza, że były kryte eternitem, no to jeżeli był pokryty wełną mineralną, zaizolowany wełną mineralną, to trzeba się liczyć z tym, że ta wełna mineralna nadaje się do wymiany. Prawdopodobnie już. Jej właściwości termiczne dawno minęły i nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany. Trzeba liczyć się też z tym, że najprawdopodobniej taki budynek po 20, 30, 40 latach ma co najmniej do przejrzenia konstrukcję dachową i do, i do zabezpieczenia. Jeżeli już robimy pokrycie dachowe, to warto zrobić od razu przejrzenie konstrukcji dachowej, przemalowanie, nawet przejrzenie przez specjalistę takiej konstrukcji dachowej. Ekstremalny przykład, Nieprzejrzenia konstrukcji dachowej miałem kiedyś w jednej z wspólnot, gdzie wymieniono całe pokrycie dachowe na piękny łupek, który jest dosyć ciężki. I ten łupek spowodował oczywiście dodatkowe obciążenia na dachu. Nikt się tym za bardzo nie przejmował, no bo przecież była wcześniej tam jakiś rodzaj dachówki. Tylko zapomniano sprawdzić konstrukcję dachową, i cała konstrukcja dachowa osiadła. Co to oznacza, że łupek jest do zdjęcia ponownie. Konstrukcja dachu w dużej mierze do wymiany i do. Odtworzenia, tak naprawdę. Tam jeszcze był problem z konserwatorem, który każdą belkę chciał uratować. I taka wymiana dachu dla wspólnoty była kompletnie niezrozumiana, że przecież dach wymienialiśmy 5 lat temu, a on się aktualnie wali. No właśnie dlatego, że ktoś podszedł do tematu tylko i wyłącznie powierzchownie. Wymieńmy dachówkę, bo przecieka. Położono coś, a potem się okazało, że nadal przecieka, tylko teraz z powodu takiego, że całość dachu siadła. Set tysięcy. Set. Co warto zapamiętać z tego odcinka, warto zapamiętać, że stary budynek to nowe problemy, ale warto bardzo często je przejść. Zatem, jeżeli macie taki budynek albo potrzebowalibyście pomocy, zgłoście się do specjalisty. Możecie się także zgłosić do nas. Bardzo chętnie wam pomożemy w renowacji takiego budynku. Na dziś to wszystko. Zapraszam za tydzień. Zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.